Cześć, ja mam na imię Krzysiek, a zazwyczaj jestem po drugiej stronie kamery. Jeśli śledzicie nasz fanpage na Facebooku, to kojarzycie mnie pewnie z tego zdjęcia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o epoce wielkich odkryć geograficznych. Zacznijmy od przyczyn, dlaczego w ogóle były możliwe odkrycia geograficzne. I przyjrzymy się początkowi pierwszego z imperiów kolonialnych, czyli Portugalii. Zaczynamy. Myśląc o odkryciach geograficznych, pierwsza na myśl przychodzi nam wyprawa Kolumba do Ameryki, zwana też szumnie odkryciem Ameryki przez Kolumba. Jednak, żeby to mogło nastąpić, kilka czynników po drodze musiało zostać spełnionych. Można te czynniki pogrupować w trzy główne kategorie, czyli ekonomiczne, techniczne oraz polityczne. A dla średniowiecznej Europy jeden z głównych szlaków handlowych prowadził przez Bliski Wschód w stronę Azji, Indii, Chin, Wysp Korzennych, skąd sprowadzano luksusowe towary jak na tamten czas, czyli przede wszystkim przyprawy, olbrzymie odległości i trudności transportowe pomiędzy Indiami a Europą, duża liczba pośredników, która występowała w tym czasie, sprawiały, że ceny przypraw osiągały astronomiczne kwoty. Porównując ceny pomiędzy miejscem ich pochodzenia a docelowymi rynkami w Europie, te ceny rosły o kilkaset, kilka tysięcy procent. W średniowieczu handel kontrolowany był przez kilka krajów. Oczywiście byli to Arabowie, ale również włoskie republiki kupieckie miały swoje faktorie, czy to na Morzu Jońskim, czy wokół Morza Czarnego. Na początku XV wieku, ze względu na sytuację na Półwyspie Apenińskim i potrzebie umacniania swojej pozycji wobec innych republik włoskich, republiki kupieckie mocno traciły na znaczeniu. Oczywiście fakt ten wykorzystywali Turcy otomańscy, którzy przejmowali sporą część handlu. Kluczowe było zajęcie czy to Konstantynopola, czy potem Cypru. Monopolizując handel, kupcy arabscy zaczęli narzucać większe cło, co prowadziło oczywiście do wzrostu cen. Drugą z ważnych przyczyn odkryć geograficznych jest malejąca podaż metali szlachetnych, złota i srebra, które służyły jako środki płatnicze w Europie. Próby zwiększenia na starym kontynencie wydobycia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W wyprawach zamorskich upatrywano również możliwości zwiększenia podaży złota i srebra. Widać to szczególnie w wyprawach Kolumba do Ameryki, gdzie pierwszą rzeczą, której Hiszpanie szukali, było oczywiście złoto. Stąd chociażby mit o Eldorado, złotym mieście, który tak bardzo rozpalał wyobraźnię Europejczyków. Na kluczowe dla dalekich odkryć, niezależnie od ich celów, był postęp naukowy i technologiczny. Jeśli przyjrzymy się wiedzy geograficznej Europejczyków z tamtego czasu, świat zamyka się w Europie, Północnej Afryce oraz Bliskim Wschodzie. A gdzieś mitycznie znajdowały się Indie, a Indiami określano w tym czasie w zasadzie wszystko, co było na wschód od Bliskiego Wschodu, czyli Indie, Chiny, Wyspy Korzenne, to wszystko funkcjonowało pod zbiorczym pojęciem Indii. Mapy z tamtego okresu mają charakter symboliczny, to proste konturówki mające określić mniej więcej wygląd świata. Oczywiście posługując się taką mapą, ciężko by było gdziekolwiek dojechać, a jeszcze ciężej żeglować. Podczas rozwoju włoskich republik kupieckich coraz częściej żeglowano wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Wraz ze wzrostem ruchu na Morzu Śródziemnym pojawiła się potrzeba posiadania mapy, z której można korzystać przy określeniu pozycji. Taką funkcję spełniały portolany, czyli mapy wybrzeża, na której zaznaczona była linia brzegowa z podkreśleniem charakterystycznych miejsc, jak różnego rodzaju zatoki, cyple czy bezpieczne porty.
Dzięki portolanom wiemy, że w tym czasie używano igły magnetycznej. Portolany są orientowane na północ, posiadają róże wiatrów, od której odchodzą linie proste zwane rumbami, które ułatwiały nawigację i wyznaczanie kursu. Z portolanów oczywiście wywodzą się pierwsze pełnoprawne mapy, na których był pokazany też ląd, jak chociażby Atlas Kataloński z 1375 roku. Mimo że wiedza geograficzna była mocno ograniczona, nie panowało jakby powszechne przeświadczenie o płaskiej ziemi. Oczywiście, tak jak i dzisiaj, tak jak i wtedy, płaskoziemców nie brakowało. Natomiast w poważnej dyskusji akademickiej uznawano, że Ziemia może mieć okrągły kształt. Żeby wymienić kilka przykładów, to znany angielski uczony Johannes de Sacro Bosco w swoim dziele z połowy XIII wieku Tractatus de Sphaera opisuje Ziemię jako kulę. Tutaj dodatkowa ciekawostka. Jest to pierwszy uczony, który do dyskusji akademickiej włączył cyfry arabskie i zasady arabskiej matematyki. Także temu panu można podziękować, że nie posługujemy się cyframi rzymskimi. Innym przykładem, dość istotnym z punktu widzenia odkryć geograficznych dotyczących kulistości Ziemi, jest praca kardynała Piera di Ali, który w Imago Mundi również opisuje Ziemię jako kulę. I ta praca z 1410 roku miała duży wpływ na Krzysztofa Kolumba i jego pomysł opłynięcia Ziemi i znalezienia drogi do Indii w kierunku zachodnim. Jednak mimo rozwijającej się kartografii, nawet najlepsza mapa nie jest w stanie pomóc nam zorientować się na otwartym morzu. Owszem, portolany sprawdzały się znakomicie w czasie żeglugi wzdłuż wybrzeża, jednak wypłynięcie na otwarte morze, stracenie lądu z oczu wymagało jeszcze postępu w nawigacji. Jak wspomniałem, używano igły magnetycznej do wyznaczania kierunku. Do ustalania szerokości geograficznej zaczęto używać znane w zasadzie od czasów starożytnych astrolabium oraz kwadrant. Natomiast długość geograficzną obliczano na podstawie przebytej przez statek drogi w danym czasie. Skoro można było się już zorientować, w jakim miejscu świata jesteśmy, potrzebne były jeszcze okręty, które podawałyby warunkom długiej podróży morskiej. Używane i dość popularne w tamtym czasie galery napędzane siłą wioseł w taki rejs nie mogłyby wypłynąć, chociażby ze względu na ograniczoną liczbę zapasów dla dość licznej załogi. Tutaj z pomocą przyszedł rozwój, po pierwsze, żaglowania. Używanie różnych żagli pozwoliło wyeliminować wioślarzy ze statków, co przełożyło się na to, że kadłub mógł mieć inny kształt. Wyższe burty zapewniały większą ładowność dla statków. Z jednej strony można było przewozić więcej towarów, z drugiej zaś więcej zapasów dla znacznie mniejszej załogi potrzebnej do żeglugi tego typu statkiem. Pojawiły się nefy, karaki oraz karawele. Czyli mamy już cel poszukiwania nowych dróg do Indii, nowych lądów. Mamy dostępne środki, czyli żeglarze nauczyli się nawigować, budowano wytrzymałe statki mogące podołać ciężkiej wyprawie. Potrzebne było jeszcze miejsce oraz czas. Tym miejscem jest Półwysep Iberyjski. Półwysep Iberyjski, który w VIII wieku prawie w całości został zajęty przez Maurów. Prawie natychmiast zaczęła się rekonkwista, czyli próba odzyskania przez chrześcijan zajętych ziem. Jako pierwsi rekonkwistę zakończyli Portugalczycy, którzy już w XIII wieku odzyskali swoje terytorium. Powstało Królestwo Portugalii. Królestwo, które na początku było jeszcze zagrożone przez Kastylię, jednak w 1411 roku Portugalczycy podpisali
pokój z Castellią, zabezpieczając jedną lądową granicę, jaką posiadali. Należy pamiętać, że Portugalia w tym czasie była królestwem dość biednym, można powiedzieć nawet bardzo biednym, porównując do innych państw w Europie. I to skłoniło Portugalczyków do podjęcia działań, jak tą sytuację zmienić. Pamiętając, że Rekonkwista przynosiła dość duże dochody, Portugalczycy postanowili kontynuować walkę z muzułmanami, z tym, że nie posiadając już granicy lądowej z krajami kontrolowanymi przez muzułmanów, zaczęli rozglądać się za terytoriami zamorskimi. Pierwszym celem, jaki Portugalczycy sobie postawili, to było zajęcie Ceuty. Ceuta została zdobyta w 1415 roku. Jest to port, który znajduje się po drugiej stronie cieśniny gibraltarskiej. W tamtym czasie był to jeden z głównych portów handlowych z zachodniej części Morza Śródziemnego. Z głębi Afryki docierały tam karawany z niewolnikami, z solą, złotem oraz pożądaną kością słoniową. Portugalczycy, zajmując Ceutę, mieli nadzieję, że przejmą cały handel. Okazało się, że trochę się przeliczyli. Kupcy muzułmańscy zaczęli wybierać inne porty, aby omijać Ceutę. Natomiast samo zajęcie Ceuty dla Portugalczyków rozbudziło żądzę odkrywania nowych możliwości zdobycia bogactw. Zapewne od kupców w Ceucie dowiedzieli się o bogatych ziemiach, które znajdowały się na południu od Ceuty, jak chociażby Królestwo Mali. Afryka dzisiaj kojarzy nam się raczej z biednym kontynentem, natomiast dla średniowiecznej Europy było to miejsce, skąd niesamowite bogactwa były sprowadzane. Po zajęciu Ceuty w 1415 roku brat portugalskiego króla Edwarda I, Henryk, zwany żeglarzem, założył w portugalskiej wsi Segres pierwszą europejską szkołę morską, która miała kształcić przyszłych żeglarzy, których celem było odkrywanie wybrzeża afrykańskiego, w dalszej kolejności poszukiwanie morskiej drogi do Indii. Henrykowi przyświecały dwa cele: przejęcie szlaków handlowych oraz znalezienie mitycznego królestwa księdza Jana. Bardzo znamienne będzie to, że portugalscy żeglarze, którzy docierali do Indii, w pierwszej kolejności pytali, gdzie są przyprawy oraz chrześcijanie. Henryk żeglarz, mimo że sam nigdy nie wyprawiał się na morskie ekspedycje, zyskał sobie ten przydomek po pierwsze po założeniu szkoły morskiej, a po drugie również finansowo wspierał żeglarzy. Wkrótce potem Portugalczycy w zasadzie przez przypadek odkryli Maderę. W 1418 roku portugalskie statki zostały zepchnięte przez sztorm na otwarte morze i tam dotarli do Madery. Podobna historia paręnaście lat później powtórzyła się z Azorami. A były to pierwsze zamorskie posiadłości Portugalii. Na tych wyspach zaczęto uprawiać egzotyczne rośliny, jak chociażby trzcinę cukrową, zapewniając koronie dość pokaźne dochody. Stopniowo Portugalczycy zapuszczali się coraz dalej na południe, odkrywając w końcu Wyspy Zielonego Przylądka, archipelag, który później będzie miał duże znaczenie dla kolejnych wypraw portugalskich. Archipelag stał się bazą wypadową dla floty portugalskiej, czy to w eksploracji Afryki, późniejszych wyprawach do Indii, czy również w eksploracji południowej Ameryki. W Portugalii coraz odważniej mówiono o opłynięciu Afryki, znalezieniu południowej drogi do Indii. W 1487 roku z Lizbony z zamiarem odnalezienia południowego krańca Afryki wypływa Bartolomeo Dias,
Dowodzi on trzema okrętami. Początkowo Diaz wykorzystuje znaną trasę do Wysp Zielonego Przylądka. Z Wysp Zielonego Przylądka udaje się do ujścia rzeki Kongo, dalej na południe do zatoki Santa Maria de Concepción, dzisiejszej zatoki wielorybów w Namibii, i to jest w tamtym czasie najbardziej na południe znany skrawek lądu. Diaz ze swoją flotą płynie dalej na południe. Początkowo trzymają się wybrzeża afrykańskiego, jednak sztorm znosi ich na otwarty ocean. Tam Diaz odkrywa sprzyjające wiatry, dzięki czemu płynie zdecydowanie szybciej na południe. Następnie wyznacza kurs na wschód. Po kilkunastu dniach żeglugi orientuje się, że prawdopodobnie Afryka się skończyła, i rozkazuje zmienić kurs na północ. Po 30 dniach żeglugi dopływają do wybrzeża. Diaz minął przylądek Dobrej Nadziei, wylądował na południowym wybrzeżu dzisiejszego RPA w Mossel Bay. Tam Diaz postanawia płynąć dalej na wschód. Chce zostać pierwszym Europejczykiem, który drogą morską dotarł do Indii. Jednak po kilku dniach żeglugi, z uwagi na kończące się zapasy z jednej strony oraz coraz gorsze morale załogi, grożące otwartym buntem, postanawia zawrócić. 12 marca 1488 roku osiąga najdalej na wschód wysunięty punkt swojej wyprawy. Po zejściu na ląd, uzupełnieniu zapasów, ustawieniu Padreo, flota decyduje się na powrót do Portugalii. Zanim przejdziemy dalej, krótka informacja. Padreo to były kamienne słupy ustawiane przez Portugalczyków i słup na szczycie miał krzyż, poniżej było godło Portugalii, a przy podstawie były wyryte inskrypcje, imię panującego w Portugalii króla, nazwisko żeglarza oraz data. Z jednej strony te słupy miały pokazać, dokąd dana wyprawa dopłynęła. Dla dzisiejszych historyków jest to kluczowe, bo można określić, gdzie dokładnie dany żeglarz dopłynął. Natomiast dla Portugalczyków Padreo miał jeszcze fundamentalne znaczenie przy roszczeniach do odkrytych przez siebie ziem. Diaz zawrócił do Portugalii, płynąc wzdłuż wybrzeża południowoafrykańskiego. Ponownie złapał go sztorm. Postanowiono zawinąć do małej zatoczki koło przylądka nazwanego przez Diasa przylądkiem Burz. Do dzisiaj znany jest głównie z tego odkrycia. Później król Portugalii Jan II zmieni nazwę z przylądka Burz na przylądek Dobrej Nadziei, chcąc podnieść morale żeglarzy, którzy tamtędy przepływali. Diaz powraca do Lizbony po 16 miesiącach podróży. Odkrycie Diasa było fundamentem kolejnej wyprawy w tamten rejon świata, jaką Portugalczycy podjęli, czyli wyprawy Vasco da Gama. W czasach, kiedy Diaz wyprawiał się w podróż w poszukiwaniu końca Afryki, w flocie portugalskiej służył wtedy jeszcze niemało znany żeglarz, niejaki Krzysztof Kolumb. Kolumb był zafascynowany podróżą w kierunku zachodnim, pragnąc odkryć drogę morską do Indii, ale nie tak jak Portugalczycy początkowo chcieli to osiągnąć, a płynąc bezpośrednio na zachód. Jako sługa króla portugalskiego zaproponował Portugalczykom takie rozwiązanie, jednak będąc dość blisko odkrycia drogi, opływając Afrykę dookoła, czerpiąc dość duże zyski jednocześnie z handlu z Afryką, Portugalczycy nie przejawiali większego zainteresowania. O tym, jak to się skończyło, z jednej strony dobrze wiecie, z drugiej strony bardziej szczegółowo przyjrzymy się temu w kolejnym odcinku, gdzie skupię się bardziej na odkryciach Hiszpanów i wzroście potęgi Hiszpanii. Gdy jednak Kolumb wstąpił w służbę
Królestwa Kastylii i Aragonii. Dopłynął do wysp na Karaibach. Portugalczycy poczuli, że ich potęga morska jest zagrożona. Początkowo król Portugalii chciał podjąć zbrojną interwencję. Sprawa skończyła się w Watykanie. W 1493 roku papież Aleksander VI wydał specjalną bullę dzielącą świat na strefę wpływów hiszpańską oraz portugalską. Natomiast w 1494 roku Tordesillas podpisano traktat pomiędzy Portugalią a Hiszpanią prowadzający linię demarkacyjną. I o samym traktacie też powiemy sobie więcej przy następnej okazji. Natomiast warto zaznaczyć, że linia demarkacyjna przebiega około 2000 km na zachód od Wyspy Zielonego Przylądka. Do dziś historycy dyskutują, czy był to zwykły przypadek, czy Portugalczycy wiedzieli o istnieniu wybrzeża Brazylii, a fakt ten ukrywano. Fakt, że informacje o lądach znajdujących się na półkuli zachodniej stała się powszechna. Portugalczycy stwierdzają, że Indie mogą troszeczkę zaczekać. Wysłali swoje ekspedycje tym razem w stronę Ameryki Północnej. Pierwszy w tamten rejon świata z Portugalczyków wypływa João Fernandes Lavrador. Po samym nazwisku można określić, który ląd odkrył, dotarł do dzisiejszego Labradoru. Nie jest to jedyna ekspedycja w tamtym rejonie. W roku 1500 do Nowej Fundlandii dociera ekspedycja dowodzona przez Gaspara Corte Real. W tym samym czasie, kiedy Lavrador i Cortes Real dokonują odkryć w Ameryce Północnej, z Lizbony wyrusza bodaj słynniejsza portugalska wyprawa. Cztery statki dowodzone przez Vasco da Gama. 8 lipca 1497 roku wypływają z Lizbony, a ich celem są bezpośrednio Indie. Trasa biegła przez wschodnią część Atlantyku do Wysp Zielonego Przylądka. Następnie da Gama wypływa na otwarty ocean w poszukiwaniu stałych wiatrów opisanych wcześniej przez Diasa. 22 listopada dociera do Przylądka Dobrej Nadziei. Od tego momentu płyną wzdłuż wybrzeża południowej Afryki. W końcu docierają do pierwszego dużego ośrodka państwowego na swojej drodze. Jest to Sułtanat Mozambiku. Widząc, że jest to królestwo muzułmańskie, da Gama postanawia udawać kupca muzułmańskiego. Ta taktyka początkowo przynosi efekty. Udaje mu się nawet dostać na audiencję do sułtana. Jednak dość szybko miejscowi przejrzeli jego plany. Okazuje się, że wyprawa Portugalczyków nie ma żadnych dóbr na sprzedaż. Nie posiada również złota na chociażby opłaty portowe. Da Gama, obawiając się o swoje życie, ucieka z portu, natomiast w ramach zemsty postanawia ostrzelać z dział okrętowych miasto. Kierując się na północ od Mozambiku, eskadra da Gamy napotyka na swojej drodze coraz to liczniejsze arabskie statki handlowe. Bądź nieuzbrojone, bądź bardzo słabo uzbrojone, stanowią dla Europejczyków łatwy łup. Można powiedzieć, że da Gama jest nie tylko pierwszym europejskim żeglarzem na Oceanie Indyjskim, ale również pierwszym europejskim piratem na tamtym akwenie. Następnie ekspedycja zawija do portu w Mombasie. Tam spotykają się z wrogim przyjęciem, natychmiast wypływają dalej na północ i docierają do Malindi. Do Malindi docierają 14 kwietnia 1498 roku. Lokalny władca jest skłócony z władcą Mombasy. Da Gama spotyka się z dużo cieplejszym przyjęciem. Może uzupełnić zapasy, załoga bezpiecznie może zejść na ląd. I w Malindi po raz pierwszy spotykają kupców, którzy pochodzą bezpośrednio z Indii. A w Malindi Da Gamie udaje się również wynająć miejscowego pilota, który ma pomóc jego flocie w dotarciu bezpośrednio do Indii, wykorzystując
stałe wiatry na Oceanie Indyjskim. 24 kwietnia okręty Dagamy ruszają przez Ocean Indyjski, a 20 maja po niespełna miesiąca docierają do subkontynentu indyjskiego w rejonie miasta Kalikat. W Kalikacie Dagama przedstawia się jako ambasador portugalskiego króla. Udaje mu się dostać na audiencję do króla Zamorina. Pytany o cel podróży wymienia dwie rzeczy, które go interesują. Są to przyprawy i chrześcijanie. Czyli realizuje tą politykę, której prekursorem był Henryk Żeglarz. Negocjacje handlowe są od początku dość utrudnione. A po pierwsze, Portugalczykom w żaden sposób nie udaje się zaimponować miejscowemu władcy. Podarki przekazane miejscowemu władcy przez Dagamę, delikatnie ujmując, były bardzo skromne. Były to m.in. 4 szkarłatne płaszcze, 6 kapeluszy, skrzynka cukru czy 2 beczki oliwy. Jednak relacje z samym władcą nie były jedynym problemem, na jaki Dagama napotkał. Administracja królewska była coraz bardziej podejrzliwa, widząc, że Europejczycy nie posiadają środków do opłacenia ceł. Dodatkowo muzułmańscy kupcy, widząc w Portugalczyków rosnącą konkurencję w ich monopolu na handel z Indiami, oskarżają Dagamę, że nie jest on żadnym ambasadorem, a zwykłym piratem. Królewska administracja dodatkowo naciskała na opłacenie przez Portugalczyków cła. Doprowadziło to do tego, że Dagama ucieka z Kalikatu, kieruje się na południe, odkrywa jeszcze miasto Koci, a po czym decyduje się na powrót do Portugalii. Tym razem nie posiada w swojej załodze żadnego lokalnego pilota. Bez znajomości lokalnych wiatrów, warunków na morzu podróż zajmuje dużo dłużej niż z Malindi do Kalikatu, gdzie cała podróż zajęła 20 kilka dni. Podróż powrotna to ponad 130 dni na morzu. Po dotarciu do wybrzeży Afryki okazuje się, że flota Dagamy jest dużo bardziej na północ niż Dagama sądził. Dopłynęli do brzegu w rejonie miasta Mogadiszu. Widząc duży ośrodek miejski z licznymi minaretami, załoga jest na tyle przerażona, że postanawiają płynąć dalej na południe do przyjaznego w portu w Manili. Możecie sobie uświadomić, jak wielkie musiało być przerażenie, skoro po 130 dniach na morzu śmierci ponad połowy załogi decydują się nie schodzić na ląd, a płynąć dalej na południe. Załoga schodzi na ląd w Malindi. Tam Dagama robi przegląd swoich okrętów załogi. Okazuje się, że załoga jest tak zdziesiątkowana, że mogą obsadzić tylko 2 statki. Jeden ze statków zostawiają na miejscu i flota złożona z 2 statków rusza w drogę powrotną. Dagama dociera do Lizbony i mimo, że wyprawa nie jest pełnym sukcesem, z 4 okrętów do Lizbony wracają tylko 2 ze 160 członków załogi, jedynie 55. Ilość przywiezionych przypraw jest naprawdę znikoma. O królestwie księdza Jana żadnych informacji nie udało się zdobyć. Dagama mimo wszystko w Lizbonie witany jest jako bohater. Doceniano bowiem potencjał jego wyprawy. Dzięki temu potwierdzono przypuszczenia o morskiej drodze do Indii, opływając Afrykę. Następne wyprawy, które były organizowane przez Portugalczyków, były już zdecydowanie bardziej liczne. W 1500 roku z Lizbony wypływa armada dowodzona przez Pedro Alvareza Carbala. Carbal pod swoim dowództwem ma 13 okrętów i 1500 ludzi załogi. Znanym szlakiem kierują się oni na południe, na wyspy Zielonego Przylądka, skąd, idąc w ślady Dagamy, Carbal płynie na otwarty ocean.
chcąc napotkać stałe wiatry. I tutaj są dwie wersje. Jedna mówi, że flota została przez wiatr ściągnięta dużo bardziej na zachód niż Karbal tego chciał. Inni twierdzą, że Portugalczycy już wiedzieli o istnieniu wybrzeża Brazylii i ta wyprawa miała tylko potwierdzić to odkrycie. Na wybrzeżu zorganizowano krótki postój, uzupełniono zapasy. Flota wyruszyła w dalszy rejs w kierunku przylądka Dobrej Nadziei. Podczas mijania przylądka Dobrej Nadziei dała o sobie znać pierwotna jego nazwa, czyli przylądek burz. Mijając, Portugalczycy napotkali na potężny sztorm. Cztery okręty zatonęły, w tym ten, którym dowodził Bartolomeo Dias, odkrywca przylądka, który w tamtym miejscu zginął. Pozostałe 9 statków kontynuowało rejs w kierunku wschodnim. Oczywiście nie obyło się bez problemu. Niektóre ze statków zgubiły drogę, tak jak ten dowodzony przez brata Bartolomeo Diasa, Diogo Diasa, który dotarł do lądu, który nazwano São Lourenço. Dokonano odkrycia dzisiejszego Madagaskaru. Karbal z resztą swojej floty dociera do Kalikatu 13 września 1500 roku. Udaje się podpisać umowę handlową i uzyskać zgodę na założenie placówki handlowej oraz magazynu. Prób przypodobania się królowi zostaje niespodziewanie zaatakowani. Wobec znacznie liczniejszego przeciwnika Portugalczycy ratowali się ucieczką na swoje statki. Tam Karbal, mając nadzieję, że atak nie był inspirowany przez władze Kalikatu, czekał na przeprosiny. Oczekiwał przez 24 godziny, jednak żadne przeprosiny nie nadeszły. W odwecie Portugalczycy zajmują 10 arabskich statków kupieckich. Towary są przejmowane przez Portugalczyków, natomiast około 600 osób załogi zostaje na rozkaz Karbala zamordowanych. Jednocześnie Karbal rozkazał ostrzelać się miasto z okrętowych armat, wykorzystując potencjał posiadanej przez siebie artylerii. Pokazał lokalnym władcom, że nawet mniej liczne portugalskie załogi posiadają znaczącą przewagę technologiczną, z którą muszą się oni liczyć. Była to również zapowiedź polityki wymuszania ustępstw od państw azjatyckich przez europejskie potęgi kolonialne za pomocą tzw. agresywnej dyplomacji, bardzo często stosowanej chociażby przez Brytyjczyków w Chinach podczas wojen opiumowych. Flota Karbala następnie udała się na południe do miasta Kochi, o którym wspominał Dagama. Kochi w tym czasie było wasalem Kalikatu, jednak miejscowy władca pretendował do tego, aby stworzyć niezależne królestwo. I te ambicje Portugalczycy postanowili wykorzystać do własnych celów. Dopiero tutaj udało się wypełnić ładownię statków cennymi przyprawami. 16 stycznia 1501 roku Karbal decyduje się na podjęcie rejsu powrotnego do Portugalii. Do Lizbony dociera 21 lipca 1501 roku. Z 13 statków, z którymi wypływał do Lizbony, powraca 7. Jednak sam zysk z ekspedycji wynosi około 800%. Na Półwyspie Iberyjskim narodziło się właśnie nowe imperium, rozciągające się na kilka kontynentów. Jedno z tych imperiów, o których potem będzie się mówić, że nie zachodziło nad nimi słońce. Krótko podsumowując, epoka wielkich odkryć geograficznych wynikała z potrzeby przełamania arabskiego monopolu w handlu ze wschodem przez państwa europejskie oraz poszukiwania nowych złóż kruszców. Odkrycia były możliwe dzięki znaczącemu postępowi nauki, w szczególności kartografii, nawigacji oraz techniki budowania statków. Pierwszymi królestwami, które były zainteresowane odkryciami geograficznymi, to Portugalia oraz Hiszpania, kraje, które po zakończeniu rekonkwisty
miały wolne środki na to, aby podjąć się dość kosztownych wypraw, najpierw wzdłuż Afryki, poszukując drogi morskiej do Indii, następnie eksplorując Azję oraz obie Ameryki. Portugalia była pierwszym morskim imperium. Dzięki odnalezieniu drogi morskiej do Indii Królestwo Portugalii urosło do rangi europejskiej potęgi. Ich śladami podążyła Hiszpania, o czym powiemy sobie w następnym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, sekcja komentarzy jest dla Was. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, koniecznie dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to tą drugą obok. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, w których powiem trochę więcej o dokonaniach Hiszpanów i Anglików w eksploracji naszej planety, to włączcie subskrypcję, włączcie dzwonek. Wtedy na pewno Was nie ominą następne odcinki. Ja Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.